Na dzisiejszej matematyce będziemy próbować liczyć takie działania, w których trzeba zastosować kolejność działań, ale zapis będzie inny niż do tej pory stosowaliśmy. Spróbujemy zastosować tak zwane matematyczne drzewka. Może to niektórym ułatwi, może to niektórym bardziej zobrazuje kolejność działań. Mam nadzieję, że tak będzie. Zapraszam Was do ćwiczeń. Będą to proste ćwiczenia, więc nie ma się co bać. Matematyczne drzewka. Drzewo składa się z gałęzi, z pnia, z korzenia, z owoców, prawda? I matematyczne drzewo też właściwie składa się z tych elementów. Pomiędzy gałęziami będziemy pisać znak działania, natomiast jak gdyby owoce tego drzewa na gałęziach, tam będziemy wpisywać liczby, które będziemy dodawać, mnożyć, dzielić, a wynik będzie pisany na pniu czy w korzeniach drzewa, jak już sobie to wyobrazicie, tak możecie nazywać. Przejdźmy więc do pracy. W matematyce są takie drzewa, które utrwalają w nas umiejętność liczenia w odpowiedniej kolejności. Przypomnijmy sobie, że gdy mamy zapis obliczeń w jednym działaniu, to musimy przestrzegać zasad kolejności wykonywania działań. Czyli najpierw działania w nawiasach, jeśli są, później mnożenie i dzielenie i na samym końcu dodawanie i odejmowanie w kolejności, w jakiej występują w zadaniu. Zapis działań na matematycznym drzewie obrazuje nam kolejność wykonywania działań i ułatwia liczenie, czyli po prostu jak gdyby graficznie pokazuje, co ma być wcześniej liczone, a co w drugiej kolejności. Ale drzewka niekoniecznie trzeba stosować do zadań, gdzie trzeba zastosować kolejność działań. Można w takich prościutkich już zadaniach drzewka sobie rysować. Zobaczcie. Drzewko wygląda w ten sposób, czyli tutaj ma te czerwone linie to są gałęzie, a te kółka to są owoce drzewa i tam na samym dole jest kółko oznaczające, gdzie będzie pisany wynik, czyli pień czy korzeń drzewa. I spójrzcie. Tutaj na tych owocach czy w tych kółeczkach górnych piszemy sobie liczby. Pomiędzy gałęziami piszemy działanie, czyli tutaj będziemy te liczby dodawać. I tutaj na dole zapisujemy wynik działania. 20 plus 40 jest 60. Proste? Myślę, że tak. Jeszcze jakiś jeden przykład. Znów mamy drzewo i piszemy sobie liczby, z którymi będziemy coś robić. Pomiędzy gałęziami wpisujemy, co będziemy robić. Tutaj akurat dajemy znak razy, więc będziemy te liczby mnożyć. I wynik 10 razy 60 jest 600, tak? Więc jest tutaj zapisany w korzeniu czy w pniu. I teraz przejdźmy do tych bardziej złożonych drzewek, gdzie już zastosujemy kolejność działań. 5, 8, 15 i znak plus. I spójrzcie. W zwykłym zapisie wyglądałoby to tak. 5 razy 8 dodać 15 albo 15 dodać 5 razy 8. Ale pierwszeństwo przed dodawaniem ma mnożenie, więc tutaj w tym drugim przypadku ktoś by się mógł pokusić i najpierw zrobić dodawanie. Byłoby to wtedy zadanie obliczone źle, więc drzewko nam pokazuje, że najpierw w te górne gałęzie wpisujemy liczby, które mnożymy i najpierw tutaj piszemy znak razy w rozgałęzieniu, czyli 5 razy 8 i dopiero na końcu, jak już wymnożymy, to dodajemy 15. Czyli wyższe konary drzewka pokazują, co ma pierwszeństwo w liczeniu, czyli że tutaj najpierw mnożymy, a później dodajemy. I robimy zadanie. 5 razy 8 jest 40. A 40 dodać 15 jest 55. I tak jest zadanie rozwiązane. Zawsze pamiętajcie, że w drzewku te górne konary pokazują nam pierwszeństwo działań. Jeszcze taki przykład. Tutaj będziemy najpierw
dzielić, a później będziemy dodawać. Czyli dzielimy sobie najpierw 35 podzielone na 7 jest 5 i dodajemy 5 dodać 11 jest 16. Proste? Przechodzimy teraz do ćwiczeń. Takie drzewka bardzo często są stosowane w zadaniach tekstowych i właśnie takie przykłady będziemy mieli teraz w ćwiczeniach. 8 dzieci w klasie 3 otrzymało od wychowawcy po 2 piłki, a następnie wręczyło piłki 16 przedszkolakom, które przyszły zwiedzać szkołę. Ile piłek zostało uczniom klasy 3? I zobaczcie, najpierw na naszym drzewku uzupełniamy sobie mnożenie, czyli było 8 dzieci i każde dostało po 2 piłki, czyli 8 razy 2. 8 razy 2, 8 uczniów po 2 piłki. I wtedy dopiero, gdy to obliczymy, będziemy odejmować piłki, ponieważ te piłki, które dostały z trzeciaki, dały one przedszkolakom, prawda? Czyli odjąć 16 i wykonujemy mnożenie. 8 razy 2 jest 16 i 16 odjąć 16, tutaj jest 0. I teraz przenosimy to do zwykłego zapisu, czyli 8 razy 2 jest 16, odjąć 16 jest 0. Czyli uczniom klasy 3 nie została żadna piłka. I drugie zadanie, musimy sobie treść ułożyć do podanej formuły matematycznej. 7 razy 6, odjąć 5. I później trzeba rozwiązać to na drzewku i tutaj również. I wymyśliłam takie zadanie. Na 7 półkach małej biblioteczki stało po 6 książek, czyli takie będzie mnożenie. 7 razy po 6 książek. Pani bibliotekarka zdjęła z półek 5 książek i wypożyczyła klasie 3, czyli trzeba będzie 5 książek odjąć. Ile jest teraz książek w tej biblioteczce? I rozpisujemy na drzewku. Było 7 półek i na każdej po 6 książek. 7 razy 6. I później pani bibliotekarka 5 książek wypożyczyła, więc odejmiemy następnie 5. I liczymy. 7 razy 6 jest 42, a 42 odjąć 5 jest 37. I zapisujemy już tutaj w krateczkach. 7 razy 6 jest 42, przepisujemy znak odjąć, działanie odjąć 5, odejmujemy i zapisujemy wynik. Więc na drzewku wygląda to tak ciekawie. I obrazuje, prawda? Pierwszeństwo mnożenia przed odejmowaniem. Tutaj macie samodzielnie wymyślić zadanie do formuły 8 dzielone przez 4 dodać 16 i obliczyć zarówno na drzewku, jak i tutaj w krateczkach. A w zeszycie trzeba narysować sobie dwa drzewka. Pierwsze, 25 dzielone na 5, dodać 33 i drugie, 7 razy 7, odjąć 9 i obliczyć. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam to trudności, są to proste przykłady, a drzewka myślę, że będziecie jeszcze nie raz stosować na zajęciach matematycznych, więc zapamiętajcie z tej lekcji, jak wykonujemy takie obliczenia. Życzę Wam miłego dnia i miłego liczenia. Do widzenia!